Jacek Magiera po zdobyciu wicemistrzostwa ze Śląskiem Wrocław otrzymał dość nietypową ofertę. Otrzymał on ofertę pracy w nowo powstałym klubie Coco Jumbo Białystok. Coco Jumbo niedawno dostało licencję na grę w trzeciej Bundeslidze, także potrzebowali trenera z prawdziwego zderzenia i Jacek Magiera był odpowiednią osobą na to miejsce. Przed Magierą bardzo ciężkie zadanie, awansować do drugiej Bundesligi, potem do pierwszej, może jeszcze wygrać Ligę Mistrzów i co najważniejsze, włodarze Coco Jumbo narzucili mu jeden warunek. Może on stawiać tylko na zawodników młodych, ze szkółki lub kupionych do 18 roku życia. Zadanie wydaje się nie do zrobienia, ale dla Magiery nie ma rzeczy niemożliwych. Zespół został mocno wzmocniony o solidnego napastnika, jak na poziom trzeciej Bundesligi, to jest naprawdę genialny napastnik, można tak powiedzieć. Brunner przeszedł z drugiej Bundesligi właśnie do Coco Jumbo Białystok. To mi się podoba. Takie transfery ja lubię. Od nas odchodzi Coman, czyli zawodnik, który i tak był na wylocie. Podoba mi się, bo za naprawdę fajną sumkę. 260 tysięcy. Zawodnik, który i tak u nas by nie grał, więc no po prostu takie transfery cieszą. To, co mnie jeszcze cieszy, że my mamy właśnie, no już taki skład odmłodzony. Mamy jeszcze ofertę za Herna. Jak najbardziej oczywiście to zaakceptuję. A czy znegocjuję i zaakceptuję. Po prostu. Ile? Ile byście jeszcze zaoferowali więcej? 520? Zgodzicie się? Okej, zgodzili się szybko. 520. Mam nadzieję, że go wykupią. To, co właśnie chciałem teraz zobaczyć. Jaki mamy budżet na transfery? Bo to jest bardzo ważne. Czy jesteśmy jeszcze w stanie jakkolwiek wzmocnić ten skład? No niezbyt. Mamy 299 tysięcy na transfery. Ewentualnie możemy spróbować jakiegoś grajka wypożyczyć. Także zerkniemy. Czekajcie, jest centrum transferowe. Okej, tutaj czekamy na propozycję tego Brauna. Czy on będzie chciał odejść, czy nie, na wypożyczenie. I to, co chciałem właśnie teraz, zwolnić zawodnicy. Ktoś się tutaj pojawił, nikt się nie pojawił. Ale spokojnie, to co chciałem do wypożyczenia. Do wypożyczenia, czy jakiś zawodnik się znajdzie. No i słuchajcie, tutaj mamy naprawdę masę grajków, którzy, myślę, na spokojnie się nadadzą do nas. Będziemy szukać zawodników z opcją wykupu. Myślę, że to jest najlepsza opcja dla nas. Kogo byśmy chcieli przede wszystkim spróbować? Może Aleksander Rosling Lelesit? Ciężko mi to wypowiedzieć jakkolwiek. Spróbujemy go wypożyczyć po prostu. Jak tutaj i tak go dodali do listy, to możemy wypożyczyć. Słuchajcie, jak będzie słabym zawodnikiem, jakimś bez perspektyw, no to po prostu nie będzie grał i go oddamy na wypożyczenie z powrotem. Odejdzie po prostu. Także tutaj nie ma problemu. Na rok niech będzie, mogę nawet 8, albo nie, jak już mamy się kłócić. 350 zapłacę po prostu za jego pensję, pokryję tyle pensji. O, ale to jest strzał w ciemno teraz, bo ja nie wiem ile, jakąkolwiek kwotę mam, to jest po prostu, i jak można szacować, ile on może mieć, 40 ileś overa, 49, 50, nie wiem, 250 tysięcy dam, zaoferuj kwotę. Okej, zgodzili się, czyli on jest pewnie jakiś po prostu beznadziejnym grajkiem, ale no spokojnie, nie ma tutaj problemu, będzie wypożyczone do nas, no mówię, najwyżej nie będzie grał. I kogo jeszcze ewentualnie tutaj mamy? Mamy ewentualnie Dziedziana Pajcenowicza. Możemy spróbować go wypożyczyć, rzecz jasna, najpierw zaobserwujemy. 9 dni będzie obserwował, także zaczekamy na po prostu raport, a tego zadnika, ile będzie obserwował, też 9 dni. No dobra, to zaczekamy tego też w sumie, nie ma co w ciemno mówię, nie ma co w ciemno kupować ten jeden transfer wypożyczenia, które się prawdopodobnie ziści. No to zrobiłem w ciemno, już nie będę powtarzał tego błędu. Zaczekamy na kolejne raporty. No i dobrze, przed nami mecz długo wyczekiwany z Saarbrücken, klubem, który naprawdę jest mocny, w tym sezonie to pokazało, będąc w półfinale Pucharu Niemiec. Elsian Braum, czyli to on się też zgodził. Słuchajcie, wzmacniamy naprawdę mocno i to jest wypożyczenie, jeśli się nie mylę, z opcją wykupu, więc tego zawodnika pod potencjalny zakup, który jest już ustalony z góry, także nawet jak on się rozwinie, nie wiem, do 80, no to ta kwota będzie tam ile? 500 chyba tysięcy. Także tutaj naprawdę myślę, że te dwa wypożyczenia to jest masterclass naszego Jacka Magiery. Że on tutaj wyciągnął tych zawodników, zaproponował, przedstawił im w ogóle plan na ten zespół, jak oni będą właśnie się tutaj prezentowali. Mam ofertę transferu Korobę. Ja tutaj zgadzam nawet bez negocjacji, bo skoro sprowadziliśmy tego na wypożyczenie gościa, no to ten Córdoba już tutaj totalnie może odejść, 33-letni zawodnik po prostu jest nam niepotrzebny, trzeba to po prostu podkreślić. Czekajcie, coś miałem zrobić właśnie, zapomniałem co miałem zrobić. Chyba miałem kogoś wypożyczyć. A, miałem zarzucić, na pewno miałem zarzucić tutaj plan rozwoju naszego Ebauma.
Niech on sobie robi, dobra, niech sobie robi fałszywego bocznego obrońcę. Totalnie nie pamiętam, co miałem zrobić, także po prostu przesymulujemy dalej. Może sobie przypomnę, co ja miałem. Miałem chyba kogoś kupić, ale kogo, to nie pamiętam. Dobra, Hen odchodzi za naprawdę fajną kaskę. To mi się podoba, co pozwala, myślę, na jeszcze jeden transfer nam tutaj zapewnić kaskę. No i kolejny transfer, tutaj wypożyczenie do nas, za chwilę obczajimy tego grajka, zresztą teraz zobaczymy. Okej, 53 overall, na ławkę myślę, że jak najbardziej spoko. Zresztą możemy go od razu tutaj wrzucić na ławkę. A może nam do podstawy, no bo ten Jensen, no nie wygląda najlepiej. To zdecyduje się na przedłużenie tego grajka, po prostu na wykupienie go z tego klubu. Dobrze, damy mu, niech wspierający w skrzydłowy robi, niech się chłopak rozwija. I dobrze, mamy dzień meczowy z Saarbrücken. Przejdź do meczu, ale zrobimy kilka zmian. Chociaż w sumie no, damy chyba szansę. Komu możemy dać szansę? Damy szansę Hoffmanowi, ale na ławce. Diallo odpocznie też. Wejdzie Said. I nie wiem, Johansson za Sonko, damy taką zmianę. Przetestujemy, jak on będzie sobie radził. No i dobra, mecz z Saarbrücken. No przegrywamy niestety, przegrywamy, ale słuchajcie, to nie jest wstyd. Nie jest wtedy przegrać z Saarbrücken, półfinalistą Pucharu Niemiec, tylko 3-2. No co prawda nas cisnęli mocno, tutaj z tego wynika, no ale wiecie, o co chodzi. 3-2 to nie jest wstyd. Olsen dwie bramki, czyli Olsen to jest chyba nasz młody kapitan, także widzicie, w tej roli naprawdę lideruje, sprawdza się świetnie. Zresztą upewnijmy się, czy dobrze mówię, tak, to jest ten nasz kapitan. I myślę, że nie jestem z niego zawiedziony. Nie jestem zawiedziony z tej decyzji, że dając mu kapitana nie będzie sobie radził, bo daje sobie radę. Kruger, pracuj nad sobą i mamy całomiesięczny raport zwiadowczy, to co naprawdę lubię. Aha, jednego zawodnika nam wyszukał. Dobra, podpiszemy go. Chłopie, ja za co ci płacę? Żebyś tam jednego, chłop miał 3 miesiące jednego garacza wyszukał. Co ty tam robiłeś w tym RPA? Zgubiłeś się? Nie wiem, o co tu chodzi. Chyba map zapomniał, się zgubił w RPA. No ale dobra, mam... O! No potencjał miał lepszy niż tutaj wartość. Ale podpiszemy go. Podpiszemy go. Słuchajcie, będziemy podpisywać wszystkich w zasadzie. Na razie możemy pozwolić sobie na podpisywanie wszystkich i ewentualnie w szkółce juniorów będziemy doszlifowywać te diamenty. O, właśnie, widzicie to? Marlon Werner chyba wygryzie nam w składzie tego naszego młodego bramkarza, bo wygląda jeszcze lepiej niż on, a do tego jest Niemcem, także wpasowuje się trochę ten trend, że sprowadzamy tutaj i gramy tutaj, ogrywamy Niemców jako klub grający w niemieckiej trzeciej Bundeslidze, także tutaj to akurat pasuje pod ten nasz trend. No dobrze, mamy tutaj jeszcze tego Henrika Hansena. Na razie niech on będzie w szkółce, ale nie wykluczam, że za miesiąc lub dwa to go przeniosę po prostu do głównego zespołu. Nie wygląda jakoś wybitnie, ale wiecie, źle też nie. No ale ty gościu wyglądasz słabo. Ty akurat wyglądasz słabo, ale będziesz tutaj. I dobrze, czekajcie, jeszcze zerknę do składu. Jak tutaj wygląda? Nie no, sytuacja wygląda już na unormowaną. Widzicie, że mamy dużo zawodników na rezerwach, także tutaj już nie ma problemu żadnego z rezerwami. No i możemy dalej symulować. Mecz Schalke. Czemu Schalke jest w trzeciej Bundeslidze, a nie w drugiej? Czy oni chyba są w trzeciej, faktycznie. Oni chyba są w trzeciej. Dobra. Dziedzinian Pęcinowicz. Dziedzinian Pęcinowicz. Myślę, że to jest zawodnik... O mój Boże. O mój Boże. Oni chcą go wypożyczyć. Ja go chcę wypożyczyć. Ale on nie chce zmienić barw. Nie, to nie obchodzi. Ten Niemiec z Bundesligi, z Borussii, też nie chciał zmienić barw. Podstawowe warunki, bo i tak nie będzie nas na niego stać. Ale słuchajcie, takie wzmocnienie dla trzecioligowca. Przypominam, jesteśmy trzecioligowcem. My dostajemy grajka, no potencjalnego grajka, jeszcze nie wiadomo, czy będzie chciał przejść do nas. A właśnie, problem może być z płacą, bo on naprawdę dużo zarabia. Po połowie, bierzemy po połowie płacę. No dobra, zaakceptuję, naprawdę to jest ogromna płaca. Ale słuchajcie, taką perełkę mieć w zespole, to jest naprawdę coś wspaniałego moim zdaniem. Także zobaczymy, czy do tego dojdzie. I jeszcze tego tutaj nam kogoś, tego możemy sobie zaobserwować, bo why not. Tego możemy zaobserwować. Po prostu losowych zawodników, ale wiecie, o co chodzi. Trzeba po prostu mieć pogląd tutaj na wszystkich, których nam... O, taki Barkay Yılmaz na przykład. Nawet by nam się przydał, bo nam lewy obrońca się przyda zawsze. Lovro Zvonarek, on jest dobrym zawodnikiem, ale wątpię, że będzie chciał do nas przejść. Mniejsza z tym, dobrze. Kogo jeszcze nam tutaj zaproponowali? A, jeszcze mamy tego zawodnika, ale nie będę go podpisał. Już bez przesady, też nie chcę opierać
całego zespołu na wypożyczonych zawodnika, bo to nie o to absolutnie mi chodziło. Ale takie wzmocnienia, co poczyniliśmy, że to są w porządku wzmocnienia tych wypożyczonych zawodników. A, no właśnie, przed nami mecz w DFB Pokal. Także chyba Schalke faktycznie jest w drugiej Bundeslidze, tylko no właśnie. Tutaj jest puchar, a nie liga. I dobrze, oni oczekują od nas, że my będziemy w 1/8 finału, co jest moim zdaniem absurdalne, bo jesteśmy klubem z trzeciej Bundesligi, a 1/8 finału, DFB Pokal. No wiadomo, Saarbrücken to zrobiło, ale Saarbrücken to jest naprawdę evenement. Ja chyba tutaj nie chcę zmieniać nic. I chcesz po prostu przesymulować? No przegrywamy, no. To było do przewidzenia, słuchajcie. No nie można oczekiwać od trzecieligowca, który dopiero co powstał. Coco Jumbo dopiero co powstało, co dopiero zaczęło istnieć jako zespół. Oni oczekują od nas, że my awansujemy do 1/8 DFB Pokal. To jest po prostu absurdalne. No dobrze, kolejny transfer od nas, Cordoba. Za 100 tysięcy ważne, że się podbywamy po prostu zbędnego balastu, tak trzeba go określić po prostu brutalnie. I mamy Elise Benzehiri, Seghir. Chyba Turek, 72 euro, tam był 73, tu chyba coś mu spadło, dziwna sprawa. Słuchajcie, to jest zawodnik, który tutaj z buta, no musimy mu zrobić miejsce w tym składzie, wiecie? Musimy mu zrobić miejsce, tylko w jaki sposób musimy zrobić mu miejsce? Pomyślimy o tym w następnym odcinku, także dzięki za oglądanie, ja tu będę kminił jak go wrzucić. I do usłyszenia, siemanko, cześć!